Witam Państwa na kolejnych zajęciach. Zaczynamy sobie jak zwykle od tej samej rozgrzewki, zawsze. Więc stajemy sobie nasze rogość bioder. Podnosząc ramiona do góry, bierzemy głęboki wdech. Opuszczając ramiona do dołu, robiąc skłon, robimy głęboki wydech. I zaczynamy sobie razem. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I skłony na boki. Wdech. Do lewej nogi. Wdech. Do prawej nogi. Wdech. Lewa noga. Wdech. Prawa noga. Jeszcze raz. Wdech. Do lewej. Wdech. Do prawej. Rozluźniamy się. Ramiona na wysokości barków, szeroka pozycja, nogi lekko ugięte i skręty tułowia w jedną i w drugą stronę. Daleko za siebie, głowa również się odwraca. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć i dziesięć. Opuszczamy. Ręce kładziemy sobie na biodrach i szerokie koła biodrami. W jedną stronę dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w drugą stronę to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kołyszymy biodrami do przodu i do tyłu. Wypychamy raz w przód, raz w tył. Powtarzamy dziesięć razy. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i kontynuujemy ze złączonymi nogami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozstawiamy sobie stopy troszeczkę szerzej. Ręce na boki i skłony do jednej i do drugiej nogi. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Wracamy do węższej pozycji. Kładziemy sobie dłonie na udach, na wysokości kolan i wypychamy mocno kolana do przodu. Robimy taki półprzysiad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prostujemy się. Przechodzimy do spięć na palce. Jak najwyżej do góry na palce i opadamy na pięty. Raz,
Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Trochę więcej. I jeszcze raz powtórzymy sobie uginanie kolan, ponieważ dzisiaj będziemy pracować głównie dolnymi partiami, więc rozgrzejmy te kolana troszeczkę dokładniej. Jeszcze raz. Ręce na uda i kolejna dziesiątka. Wypychamy kolana mocno do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Na sam koniec jak zwykle głowę, czyli skłony do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i skłony na boki. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Na sam koniec skręty, lewo, prawo. Po 10 w każdą. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć i dziesięć. Po tym krótkim wstępie jesteśmy już troszeczkę rozgrzani. Zaczniemy sobie jak zwykle od skłonów z kijem. Bierzemy sobie dowolny kij. Stajemy trochę szerzej. Mniej więcej na szerokość bioder. Przypominam, nogi są lekko ugięte w kolanach. Jesteśmy na takich miękkich kolanach. Schodzimy po ciele jak najniżej do dołu. Zaokrąglamy plecy, chowamy głowę. I wracając również po ciele kijem do góry, przenosimy sobie kij nad głowę delikatnie. Najpierw pokazuję, jak najniżej do dołu, chowamy głowę i wracając po ciele, cały czas blisko ciała do góry, nad głowę. Powtarzamy całość 10 razy i uwaga, zaczynamy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz z tej pozycji przechodzimy sobie do pozycji wykrocznej, czyli jedna noga do przodu, druga zostaje w tyle. Wciąż jesteśmy na takich miękkich kolanach. Zjeżdżamy kijem po udzie jak najniżej do dołu. Robimy dokładnie to samo ćwiczenie, tylko w pozycji wykrocznej. Czyli jak najniżej po udzie do dołu. Ciężar ciała opieramy na przedniej nodze mocno. I wracamy już tylko do wyprostu. Powtarzamy 10 razy na jedną, 10 razy na drugą nogę. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy.
4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zmieniamy nogi. Lewo w przodzie. I kolejna dziesiątka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. I kończymy. Odkładamy kij. I teraz będzie nam potrzebny dowolny przedmiot, który możecie podawać sobie z ręki do ręki. Więc ja użyję sobie kostki do jogi. Wy możecie użyć piłki, dowolnego innego przedmiotu. Tak jak mówiłem, u mnie jest to kostka do jogi. Stajemy jeszcze raz w tej samej pozycji. Jedna noga z tyłu, druga z przodu. Ciężar ciała mocniej oparty na tej przedniej nodze. Trzymamy kostkę w jednej dłoni. I teraz robiąc delikatne ugięcie nóg w kolanach, schodzą troszeczkę do dołu, przekładamy sobie kostkę pod nogą i prostujemy. Wracając, przekładamy w drugą stronę i prostujemy. Każde takie zejście liczymy jako raz. Powtórzymy sobie 10 razy na jedną nogę, 10 razy na drugą nogę. Uwaga, zaczynamy. Raz. Uginamy nogi w kolanach. Poprzedniej ćwiczeniu robiliśmy na prostych nogach skłon, a teraz schodzimy do dołu na ugiętych nogach. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Na drugą nogę zrobię bokiem do Was, żeby było lepiej widać. Stajemy teraz, druga noga z przodu. I robimy dokładnie to samo. Uginamy nogę w kolanie, przekładamy, prostujemy. Powtarzamy 10 razy i zaczynamy. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Kończymy. Odkładamy przedmiot. I przechodzimy sobie do kilku ćwiczeń na krzesłach. Weźmiemy sobie krzesło. Większość z tych ćwiczeń jest nam już znana z poprzednich zajęć na krzesłach. Jest tylko dla przypomnienia. Siadamy sobie na skraju krzesła. Nie jesteśmy głęboko oparci. Zamiast krzesła możecie wykorzystać dowolny fotel, kanapę. Nie ma znaczenia. Każde miejsce, na którym da się usiąść. Stopy rozstawiamy na szerokość bioder. I rzecz najważniejsza, pilnujemy, żeby podczas wstawania i siadania kolana nie poszły nam do środka. Kolana trzymamy sobie szeroko na zewnątrz. Zarówno jak siadamy, jak i wstajemy. Ręce trzymamy splecione przed sobą, żeby utrzymać sobie środek ciężkości. I próbujemy wykonać ten ruch 10 razy. Nie pochylamy się w przód, nie staramy się tego zrobić przez bujnięcie tułowiem, tylko mocną pracę nóg. Więc zanim zaczniemy, przyjmijmy już sobie taką pozycję
zwartą i teraz tylko wykonujemy ruch do góry. Odpychamy się mocno nogami od podłogi, pilnujemy kolan i wstajemy. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Ok. Odsunę trochę krzesło, żeby nie było lepiej widać. Kolejny wariant tego ćwiczenia. Robimy sobie w delikatnym rozstawie nóg przód-tył, czyli też już to wcześniej się przewinęło. Jedna noga jest troszeczkę bardziej cofnięta, druga wysunięta do przodu. Ciężar ciała będzie się opierał na tej cofniętej nodze, więc ona będzie główną nogą pracującą. Ale całe ćwiczenie wygląda dokładnie tak samo jak to przed chwilą. Czyli wstajemy i siadamy. Pilnujemy, żeby kolana nie poszły nam do środka. Kolana trzymamy sobie szeroko. Ręce przed sobą. Też mocno, delikatnie się wychylamy do przodu. Mocno opieramy się na nogach. I ruch odbywa się tylko do góry i do dołu. I zaczynamy. 10 razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Siadamy. Zmieniamy sobie ustawienie nóg. Czyli ta, która była cofnięta, teraz wychodzi do przodu. Tę z przodu cofamy sobie. Zamieniamy nogi. I dokładnie tak samo. Pilnujemy kolan. Nie wychylamy się za mocno w przód. Ręce przed sobą. I kolejna dziesiątka. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kończymy. Dajmy chwilę odpocząć naszemu domu. Zostało nam ostatnie ćwiczenie polegające na wstawaniu i siadaniu. Różnica między tym ćwiczeniem, a tym, które wykonywaliśmy jako pierwsze dzisiaj na krześle, jest taka, że teraz nie siadamy w pełni na krześle, tylko tak jak krzesło by było bardzo gorące, delikatnie dotykamy pośladkami do krzesła i od razu wstajemy do góry. Czyli nie ma tego momentu, w którym w pełnym obciążeniu siadacie sobie na krześle, tak? Czyli podnosimy się i tylko delikatnie wracając dotykamy powierzchni krzesła. Cała filozofia ćwiczenia jest dokładnie taka sama jak w pierwszym ćwiczeniu, czyli stopy na szerokość bioder, pilnujemy kolan, żeby nie uciekło do środka, ręce przed sobą i próbujemy, tak jak mówiłem, wyobrażamy sobie, że krzesło jest bardzo gorące, więc jak tylko poczujemy, że dotykamy pośladkami krzesła, od razu wstajemy, nie siadamy sobie na nim w pełni. Najpierw pokażę kilka powtórzeń, jak to powinno wyglądać. Może pokażę Wam bok. Jesteśmy na skraju krzesła. Przyjmujemy pozycję, plecy proste. Wstajemy. I siadając, jak tylko poczujemy kontakt z krzesłem, od razu wstajemy. Czyli nie ma tego momentu, w którym w pełni siadamy. Od razu podnosimy się, jak poczujemy krzesło. I uwaga, zaczynamy razem. Pilnujcie kolan. 10 razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
6, 7, 8, 9, 10 i kończymy. Do kolejnego ćwiczenia wykorzystamy sobie nasze gumy oporowe. Zakładamy sobie gumę, wchodzimy do środka, zakładamy ją na wysokości kostek. W tym ćwiczeniu możecie już sobie troszeczkę bardziej wsunąć się na krześle, nie ma to dużego znaczenia. Złapcie się solidnie, żeby się czuć stabilnie. I teraz pracujemy, spróbujemy to ćwiczenie wykonać 12 razy na każdą nogę. Pracujemy najpierw całą dwunastkę jedną nogą, później całą dwunastkę drugą. Czyli nie robimy tego na zmianę lewa, prawa, tylko cały czas jedna, później druga. Pokazuję najpierw, na czym ćwiczenie polega. Jedna noga zostaje przyklejona do podłogi, stopa, a drugą nogę prostujemy mocno przed siebie i wracamy. Staramy się tylko, żeby podczas prostowania nogi to kolano nie poszło nam tutaj strasznie do dołu. Ten wyprost nie jest przy podłodze. Tylko prostujemy nogę wysoko przed siebie. Tak? Na wysokości mniej więcej kolana musi się znaleźć nasza stopa. Tak jakbyśmy chcieli kopnąć piłkę. Pokażę kilka razy. Hop. Hop. Tak? I próbujemy. Siedzimy wygodnie oparci. Stopy mocno przyklejone do podłogi. Jedna noga pracuje i kopiemy piłkę wysoko. 12 razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, 12. Odkładamy nogę, pracujemy drugą. Kolejne 12. Raz, 2, 3, 4. Wysoko noga, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ok. Guma zostaje na wysokości kostek. My zostajemy na krześle. Ostatnie ćwiczenie z wykorzystaniem krzesła. To ćwiczenie również wcześniej się już pojawiło, więc myślę, że części przynajmniej z Was będzie już łatwiej je wykonać. Opieramy się teraz głęboko. Jesteśmy pochyleni mocno w tył. Wyciągamy sobie stopy przed siebie. Nogi są prawie że wyprostowane. One nie muszą być zupełnie proste, ale są przed nami mocno, prawie że wyprostowane. I teraz na raz próbujemy zrobić nogi postawić szeroko, zrobić taki krok w bok i wracamy do środka. Czyli na raz rozstawiamy nogi, dotykamy podłogi i wracamy do środka. Całość sobie powtarzamy również 12 razy dzisiaj. Uwaga, zaczynamy razem. Raz, wracamy. Dwa, wracamy. Trzy, wracamy. Cztery, wracamy. Pięć, wracamy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Raz. I dwa. I kończę. Tak jak mówiłem, to było ostatnie ćwiczenie z wykorzystaniem krzesła, więc gumę na razie sobie odłóżmy na bok. Krzesło odstawmy i wróćmy sobie na matę.
Klękamy na macie. Rozciągniemy sobie teraz całą przednią część naszego uda. Ćwiczenie jest dość proste, ale jeżeli się okaże, że ten klęk wysoki jest za dużym obciążeniem dla waszych kolan, za dużym naciskiem, spróbujcie to ćwiczenie zrobić w klęku podpartym. Ja pokażę najpierw obydwa warianty, później sobie zrobimy całą serię. Wariant z pozycji wyższej. Prosty tułów, stopy położone płasko. Siadamy sobie do tyłu napięty. Jeżeli możemy, delikatnie odchylamy się do tyłu. Wracamy do wyprostu i do góry. I znowu siadamy sobie napięty. Delikatnie odchylamy się do tyłu. Wracamy do wyprostu i do góry. I tak jak mówiłem, jeżeli to jest dla waszych kolan za dużo, czujecie za mocny nacisk na kolana, wykonajmy to ćwiczenie w klęku podpartym. Czyli opieramy się na rękach. Tak samo, stopy płasko. I robimy dokładnie to samo, tylko bez odchylania. Ale siadamy sobie napięty. Rozciągamy całą tę część uda i okolice kolana. I wracamy z powrotem do pozycji wyjściowej. Siadamy. Rozciągamy i wracamy. Może będzie tak, że zaczniecie w tej pozycji, zrobicie kilka razy i się okaże, że po kilku powtórzeniach jesteście w stanie usiąść i delikatnie się wyprostować. I wrócić tą samą drogą. I tak stopniowo, coraz dalej. Ok, powtórzymy sobie to ćwiczenie 12 razy. Ja zrobię w pozycji, zacznę z pozycji wyższej, ale tak jak mówiłem, dobierzcie wersję do waszych możliwości. Zaczynamy 12 razy, stopy płasko i siadamy. Raz i do tyłu. Dwa, do tyłu. Trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Wystarczy. Teraz z tej pozycji rzućmy jedną nogę w przód, palce zaparte o podłogę. Spróbujemy teraz sobie rozciągnąć staw, okolice stawu biodrowego. Może ja zacznę od drugiej nogi, żeby lepiej było widać. Palce są podparte, rozciągamy też palce przy okazji i skupiamy się na uczuciu rozciągania w tej okolicy, czyli w okolicy biodra. Jeżeli czujecie się niestabilnie lub znowu czujecie zbyt mocny ucisk na wasze kolano, możecie część ciężaru ciała przenieść sobie na ręce i oprzeć na tym drugim kolanie. To w żaden sposób nie wpłynie na rozciąganie tego biodra. Cały ruch wykonujemy właśnie tym biodrem, czyli skupiamy się na tym, co się dzieje tutaj. Noga przednia nie ma dla nas znaczenia. To, co się dzieje tutaj, jest ważne, a my sobie biodro delikatnie cofamy w tył, delikatnie, i teraz w miarę możliwości wypychamy w przód. Czyli zobaczcie ten ruch. Moja głowa zostaje praktycznie w jednym miejscu. Ten ruch jest tutaj trochę do tyłu, jakbyśmy się chcieli komuś ukłonić, kawałeczek. I teraz prostujemy biodra, wypychamy do przodu. Trochę do tyłu i do przodu. Robiliśmy w zeszłym tygodniu podobne ćwiczenie. Skupialiśmy się trochę bardziej wtedy na okolicy, na stopie i na samych palcach. Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na biodrze, więc połóżcie sobie, przyłóżcie uwagę właśnie do tego, co się dzieje z waszym biodrem. Tak jak mówiłem, jeżeli za ciężko, opieramy się rękoma o kolano i tak samo pracujemy biodrem. Trochę do tyłu i do przodu, tak? Czyli tu jest punkt, który nas interesuje. On się musi przesuwać przód i tył.
Powtarzamy 12 razy i zaczynamy. Możecie sobie ręką przejść na biodrze i trochę tą ręką pomagać w wypychaniu w przód i cofaniu. Raz i cofamy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. I dwanaście. Zmieniamy nogę, zmieniamy stronę. Teraz wykonam drugą nogę w tej wersji, o której mówiłem przed chwilą. Jeżeli kogoś boli kolano, jeżeli nie udaje rady się podeprzeć na kolanie w tej pozycji, opiera się trochę bardziej o kolano nogi wykrocznej, ale tak samo pracujemy biodrem. Biodro do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. I zaczynamy 12 razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. I dwa. Weźmiemy sobie teraz z powrotem gumę krótką. Gumę zakładamy sobie znowu na wysokość kostek. I kładziemy się na brzuch. Opieramy się dłońmi o podłogę, opieramy brodę na dłoniach. I teraz tak jak robiliśmy wyprosty podudzi na krześle, tak teraz będziemy nogę uginać, czyli kierujemy sobie piętę w stronę pośladka. Raz, 12 powtórzeń na jedną nogę, później 12 na drugą. Czyli nie robimy tego lewa, prawa na zmianę, tylko cały czas ta sama noga, 12 i dopiero zmieniamy sobie nogę. Najpierw pokażę kilka powtórzeń. Leżymy płasko. Starajcie się nie leżeć tutaj w pozycji podpartej na łokciach, tylko połóżcie się zupełnie płasko. I nogę, piętę ciągniemy w kierunku pośladka. I wracamy. Powtarzamy sobie to tak jak mówiłem, 12 razy na jedną nogę, 12 później na drugą. Zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. I teraz dopiero zmieniamy nogę. Druga noga to samo. Też 12. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz i dwa. Okej. Zostało nam dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza też już się przewinęła wcześniej. Czyli leżymy w tej samej pozycji, którą mieliśmy przed chwilą. Broda jest oparta na dłoniach. I tak jak było wcześniej na krześle, rozstawiamy nogi jak najszerzej na bok i wracamy do środka. I nie odstawiamy dzisiaj osobno lewej i prawej, tylko próbujemy obie jednocześnie. Czyli leżąc na opartym na brodzie, rozstawiam nogi na bok i wracam do środka. Powtórzmy sobie to 10 razy, ale jak najdalej, jak najdokładniej. Uwaga, zaczynamy. Raz.
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I się rozluźniamy. I na sam koniec rozciągniemy sobie jeszcze tylną część uda. Gumę odkładamy na bok. Weźmy teraz sobie dowolny pasek, tak jak kiedyś już mówiłem, może być to sznurek, może być to pasek od szlafroka, od spodni, nie ma znaczenia. Jeżeli nie macie paska, może być to jedna z tych naszych długich gum, których używamy do ćwiczeń. Kładziemy się na plecach. Pasek zaczepiamy sobie na stopę. Leżymy wygodnie. I teraz nogę, trzymając delikatnie zgiętą w kolanie, naciągamy na siebie. Ciągniemy jakby nogę za głowę. Robimy to powoli, delikatnie. Nie szarpiemy, nie ciągniemy za mocno. My nie mamy tego urwać, tylko rozciągnąć. Więc delikatnie próbujemy 10 razy na każdą nogę. Chwilę przytrzymujemy rozciągniętą pozycję i wracamy. Zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć i dziesięć. Zmieniamy nogę, druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Odkładam. Na dzisiaj jest to koniec. Dziękuję Państwu za kolejne zajęcia. Całe zajęcia poświęciliśmy dolnym kończynom. Na następny trening postaramy się mocniej zaangażować górną część ciała. Dzięki serdecznie za udział i zapraszam na kolejny raz.